razem będę czytać wasze komentarze, bo jestem ciekawy, czego oczekujecie, co wam się podoba, co nie, żeby ewentualnie wprowadzać do filmów jakieś zmiany. Także nie bójcie się komentować, oczywiście łapkować filmy, no i subskrybować ten niekonwencjonalny kanał. Normalnie duszę się ze śmiechu przez ten film. Pomocy! Bardzo się cieszę, że dusisz się ze śmiechu. Jak coś numer nie jest ciężki do zapamiętania, serduchuję. W ogóle zauważyłem, że jak komuś poserduchuję komentarz, to nagle pojawia się takich samych komentarzy słowo w słowo z 20. No raczej nie serduszkuję tych samych komentarzy, najbardziej lubię creative dotyczące odcinka. Ten film jest ewidentnie tym, czego dziś potrzebowałam. Greenberry, ja też ciebie potrzebuję. Z wielką chęcią zjadłbym sobie zieloną jagodę. Nie jadłem nigdy zielonej jagody. Jesteśmy jagódki, czarne jagódki. Mieszkamy w lesie zielonym. Gdy Maciek doda film już po samym starcie, wiadomo jak będzie śmiesznie. XD! Doskonale wiecie, jaki jest zamysł tego kanału, aby poprawiać humor. Nie zawsze moje żarty trafiają do wszystkich, ale z krzywego ryja każdy się zaśmieje. A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi. Akurat dzisiaj myślałam o tym, żebym sobie obejrzała Zagubiony w internecie. No zobacz! Jaki zbieg okoliczności! Teleportation! Ten bączur, ja myślałam, że umrę ze śmiechu. Wiecie, jak puszczacie bączki, to znaczy, że w organizmie wszystko wam dobrze pracuje. Jelitka, żołądeczek, wszystko jest na miejscu, także puszczajcie bączki. Chyba, że wiecie, że dziś nie wasz dzień, jedliście coś mocnego, to lepiej nie robić tego przy kimś. A też tak macie, że lubicie zapach swoich bączków? Co? Dobra, bo za daleko troszkę się posunęliśmy. Tutaj kolejne 999 polecam. Twoje filmy zawsze poprawiają mi humor, nigdy się nie poddawaj. Czy ja się kiedykolwiek poddałem? To, że mnie nie ma przez 4 lata na przykład na YouTubie, to nie znaczy, że się poddałem. Czasami potrzebuję przerwy, żeby zresetować się, żeby naładować energii, żeby wam nagrywać dobre filmy. Bo na przykład po 3 miesiącach daily, gdzie wkładam w to 95% swojego czasu, człowiek potrzebuje resetu, nie? Żeby się naładować, żeby zebrać bodźców ze świata, czegoś się w życiu nauczyć, a nie tylko przed YouTubem. I robię to po to, żeby nie siedzieć tak na odcinku. Serio, nie widziałem go. Co ty? Maciek, zamknij łeb. Tylko po to, żeby dawać wam pozytywną energię. Dlatego poddać się nie poddam. Mam nadzieję, że wy też. W mokrych włosach wyglądasz przecudownie. Ty też wyglądasz przecudownie w tej maseczce, tak. Disco z widzami powrócił i czy będzie na stałe? Oto jest pytanie. Chodzi pewnie o Discord, chyba że chcecie ze mną odwalać dobre disco. Ej! Myślę, że nie będzie to co odcinek, ale na pewno częściej będę robić, bo lubię robić z wami content. Na takim spontanie, jaki wy mi dajecie, wychodzą najlepsze rzeczy, dlatego będę to kontynuować. Ja akurat jadłem i prawie oddałem posiłek kichaniu. Co? Adrian Games, o czym ty piszesz? Ty wykichałeś swoje jedzenie? Ej, da się tak w sumie. Ale to, musiał być nieprzyjemnie. Pozdrawiam cię, byku. Trzymaj się twardo, niemiętko. Miałam laga, gdy Maciek mówił o zupce chińskiej, bo właśnie ją jem. I co, wyobraziłaś sobie, jakbyś jadła moje włosy? Moje filmy są przepiękne. Nie, no ty jesteś przepiękna. Kocham, jak wykonujesz te trendy. Wezmę pod uwagę, dobrze. Koprolity wszędzie. Fajny film, ja pierdzielę. Co jest z tym internetem nie tak? No, to jest pytanie, które zadaję sobie od pierwszego odcinka Zagubionego. Czyli już chyba od 6 lat. Jeśli chodzi o pierwszą część twojego komentarza, jestem tego samego zdania. Czekajcie, on na pewno tu jest. Koprolity. On musi tu być w tych komentarzach. Na pewno go znajdziemy. To jest typek, który jest wszędzie. Halo Kopro, gdzie się schowały? Na pewno. Jest! Ten ziomek to jest. On się wyrwał z innej planety. Ja nie mam pojęcia, jak można być wszędzie i jeszcze emanować taką kreatywnością. Patryk mi powiedział, że on jest praktycznie wszędzie, u każdego youtubera. Dodatkowo komentuje mi też wszystkie filmy i to nie są zwykłe komentarze. Ziomek za każdym razem napisze coś, przez co człowiek czuje wewnętrzną potrzebę dania mu serduszka. Jesteś wszędzie, jak to robisz? Właśnie, ty jesteś wszędzie. Możesz nie być wszędzie. Kim ty jesteś? Koprolity, najdziwniejsze komentarze. Witam wszystkich strudzonych wędrowców eksplorujących naj... On nie jest z innej planety, on jest człowiekiem! Prezentuję w niej moje komentarze, bo nikt inny tego za mnie nie zrobi. Ej, no jak to nie zrobię, chłopie? Przecież zobacz, tu. Bawcie się dobrze, świetnie.
czy jak tam potraficie. Tu już wiemy najważniejsze, że to nie jest kosmita. Informacja, potrzebuję więcej informacji o nim. Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. Ja dalej mam nadzieję, że poznam, kim jesteś. Ej, w ogóle ty, niezła ambicja. Chłop jest komentarzowym fejmem. Aż muszę to przekminić. Bez kitu. Widzicie, jak się chce, to się chce. Korzystajcie ze swoich atutów. Ej, Maciek, wyglądasz jak Jenny z Blackpink? Jenny. Co? Co? Ej, ja myślałem, że to chociaż chłopak. Ale fajna jest. No to ma szczęście. Ja mam pomysł. Efcia, czy ja wyglądam jak Jenny z Blackpink? Look at Deathman with tail spike. Cześć, dzisiaj rozmawiamy po polsku. Nie wiem, ale jest fajnie. To ty już przy ostatnim drinie ktoś cię o coś pyta. Nie wiem, ale jest fajnie. Efcia, nie pij więcej. Czy ja twoim zdaniem jestem podobny do Jenny z Blackpink? Jeste kobiet czy mężczyzn? I to jest trafne pytanie. Mam siusiaczka. Kto tak mówi? Aha, ja też. Co? Ale co? Ja jestem dziewczyna. Odpowiedziała nam na pytanie. A co ty na to, żebyśmy nagrali wspólnie odcinek, jak czytamy komentarze moich widzów? Daj mi chłopaka. Nie krzycz na mnie, kobietu! Jeśli chcecie taki odcinek, wiecie co robić. Porozmawiamy o tym później. O czym? Okej. Okay. Maciek, nagrasz FNAF-a? O, już sprawdzamy, już robimy research. Elo mordo, szybka piłka. Ale miałem inne w ogóle włosy i sierść na twarzy. Jak będzie 15 tysięcy łapeczek w górę, to będziemy kontynuować naszą wspaniałą serię z FNAF-a. O! Dziękuję. Ile jest łapeczek? 11. Ja bardzo chcę nagrać FNAF-a, ale czekam na 15 tysięcy łapek pod odcinkiem Tram w galoty z Puppy Playtime 2. Jak dobijecie? Służycie na odcineczek? Nie ma tak. O, tak, już. Ja muszę się starać, żeby dostać łapkę, a wy co? Jakie tu były komentarze? O, Korpo Parolity. Dekaloty powinny zostać przeznaczone na nagrodę dla któregoś z fanów. Myślę nad tym do dzisiaj, bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zagraj w Rainbow Friends. Co to jest Rainbow Friends? Rainbow Friends. Czym jest Rainbow Friends? Rainbow Friends, ale Rainbow nie ma Friends. O, Juliet, pięknie, aż tu przypinam. Nie uważacie, że Rainbow to do dorosłe dziecko? To teraz szczerze musimy porozmawiać. Sam tak uważam. Moim celem w życiu jest to, żeby się nie zestarzyć. Wiadomo, tutaj będę coraz starszy. Będę się marszczył, będą mi zęby wypadać, będę siwiał, ale w środku, mentalnie, chcę zostać całe życie dzieckiem. I wiecie dlaczego? Bo w tym dorosłym życiu jest już totalna gonitwa, żeby zarobić, żeby przeżyć, żeby pomarudzić na państwu, żeby zaopiekować się dobrem, rodziną, bliskimi. Jest tego mnóstwo i przez to chcę mieć zawsze tą cząstkę dzieciaka w sobie, tych najlepszych czasów, które spędziłem, żeby nie myśleć na okrągło o tym, co na co dzień otacza. Serio, ja będę miał 7 dych, jak dożyję, to będę odwalał takie same rzeczy jak dzisiaj. Wiadomo, pewnie humor troszeczkę się zmieni, ale nie będę odbiegał od niego za daleko. I tym oto akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Bardzo miło czyta mi się wasze komentarze, także komentujcie filmy. Następny odcinek z czytania może z Efcią. Kto z tobie? Widzimy się już jutro o 16. Trzymajcie się. Bless.